Udało ci się? Ok. Przejdź przez zero, stań w idealnym miejscu. Ok. Teraz na trzy zobaczysz przestrzeń naszej Ewy. Raz, dwa i trzy. Widzę. Jak widzisz? W zasadzie to nie widzę nic tutaj, co odbiegałoby od normy. Poza tym, że dusza cały czas się rusza. Rusza się? Ale w górę, w dół, w boki jak? Na boki. Na boki, czyli ma taki, ale jednostajnie w tą samą stronę? Prawa, lewa, prawa, lewa? Tak, ale coś chwyta. Okej, okay. A co chwyta? Co widzisz z daleka? Nic nie chwyta, tak powietrze. Aha, okej, okay, dobra. Przybliż się, rozpoznaj, potwierdź. Potwierdzam. Zapytaj się o zgodę. Wyrażam. Co chwyta się, zapytaj. Nic nie mówi. A może mówić? Tak średnio. Tak średnio, okej. Okay. Wyjdź jeszcze raz. Wróć sama do siebie. Co czułaś? No to było takie nijakie. Zerowe, tak? Tak. Okej. Okay. Dobra, jeszcze raz, Laura. Mam wrażenie, przypatrz. Że widziałam tam jakiegoś gada. Okej. Okay. I tak pierwsza myśl to było, że chwyta życie. Ale nie wiem. Czekaj. Dobra, Ty jesteś? Jestem, jak opisałam. I teraz co czuła? Co czułaś, jak tam byłaś? Nic? Zerowe? Nic, kompletnie. Okej, zerknij teraz jeszcze raz ze swojej przestrzeni. Tak. I teraz zobacz, bliżej ciała czy bliżej źródła? No, ciężko powiedzieć. Ona jest w takiej szarej przestrzeni. Czy widzisz kogoś jeszcze w tej szarej przestrzeni? No tak, widzę jakieś gada. Okej. Okay. Wyczuj, jaką ta przestrzeń ma wibrację. Chyba zero. Okej, okay, dobra. Też nie pamiętam imienia. Ewa. Ale to nie przez to, że ja nie pamiętam, tylko jakby dusza tego nie wie. Nic nie pamięta, jest w zero. Nie. I dusza też nie wie, że ma ciało. I nie powiem, ciężko było mi znaleźć tą duszę, bo najpierw spojrzałam na ciało, a później szukałam duszy. Czyli cały czas jest coś ukryte. To jest druga praca. Była dobrze ustawiona i cały czas coś jest ukrytego. Coś, co nie daje, prawda? Ciężko rozkodować, prawda? Ja mam wrażenie, że w połowie jej ciała jest coś innego. Nie jest dusza. W połowie ciała? Dobra, przyjrzyj się temu. W nogach. W nogach. Co tam jest w nogach? To wygląda na takie gadzie nogi. Że one nią sterują. Czyli połowa ciała zasila dusza, druga połowa jest bez zasilania i zasilana jest gadzimi nogami. Pusta, tak? Tak. Okej, okay. Zobacz teraz, do czego ją te gadzie nogi sterują. Jakby nogi stoją w miejscu, a ręce cały czas tak o. Cały czas. Okej. Okay. A nogi stoją w miejscu. A rozmawiać może? Nie. I bo ona nie mówi w ogóle. Wyczytuję raczej z pola. A ma coś założone na twarz, że nie może mówić? Ma jakieś zaślepki na oczach. Ale nic więcej nie widzę, nic takiego na buzi. To nie ma. Okej, okay. A dusza wygląda w całości? Jak ciało jest podzielone, to dusza wygląda w całości? Nie, jest pół duszy.
Jakby pół duszy, pół gala. Tak to przynajmniej widzę. Czyli te poczucie połówki, niedopełnienia jest takie, że pół duszy, pół gada i gad steruje nogami, tak? Nogi stoją, a steruje raczej całym ciałem, mi się wydaje. Aha, okej, okay, dobra. Zobacz, co może, czego nie może w życiu przez te nogi. Co one powodują, te nogi, gadzie? Wydaje mi się, że nie może pójść jakby dalej. Jeśli chodzi o jakieś tam relacje czy coś takiego. Bo relacje widzę jako, że jest początek i tu się zatrzymuje, jest początek i tyle. Nie ma jakby, nie rozwija się w żaden sposób relacja. No. Okej, okay, poczekaj. Jeżeli nie rozwija się relacja, to co by było, gdyby się rozwinęła? Co by to powodowało? Jak Na nasza... pewno wzrost takiej świadomości cielesnej. No. Tak, nie wiem. Okay. Mam wrażenie, że wzrost świadomości i takie wygonienie tego gada, że on się tego boi. W zasadzie to gad teraz mówi. Gad teraz mówi, tak? Mhm. Jak często gad przemawia przez naszą Ewę? No pół na pół. Aha. Raz tak, tak? Tak. Okej, okay. Jak ją odbierają ludzie, jeżeli raz jest ona, raz jest gad? Że jest niestabilna. I zmienia zdanie. Szybko. Okej, A w niej dobra. samej to powoduje takie zmieszanie z sobą. Że nie do końca ma wrażenie, nie rozumie siebie. Cały czas jej czegoś brak, tak? Tak. Okej, okay, dobra. Dobra, jeszcze raz idź do duszy. Jeszcze raz spójrz w oczy. Tak. Rozpoznaj. Rozpoznaję. Potwierdź. Potwierdzam. Zapytaj Ale się o zgodę. wyrażę. Ale tak, raz są gadzie, raz są ludzkie. I raz faktycznie widzę Ewę oczy, a raz gada. No tak, jak myślałam właśnie, mam takie poczucie. To kto wyraził zgodę, Ewa czy gad? Teraz wyraziła Ewa. Wcześniej gad, tak? Nie, też Ewa. Też Ewa. Gad nie wyraża zgody, a przez taką wzrastającą świadomość, taką świadomość tej sesji, Ewa ma jakiś sposób przebicia. Okej, okay, na trzy gad staje koło duszy. Raz, dwa i trzy. Okej. Okay. Jak wygląda ten gad? Który to jest rodzaj? Smoczek czy tamten reptiloid? Nie, reptiloid. Reptiloid. Poproś Ewy, żeby go nam opisała, żeby powiedziała, co to jest, skąd się wzięło, żeby nam powiedziała cokolwiek na jego temat. Mówi, że to są jej złe emocje. A jakie to są złe emocje? Co ona przez to rozumie? Przez na przykład smutek, niewiedzę, na pewno złość. Co jeszcze? Smutek pierwszy był, nie? Tak, to jest smutek taki niezdecydowanie. To są negatywne emocje według niej. Okej. Okay. Zapytaj się jeszcze raz, Ewy. Jeżeli stoi gad i czuje ten smutek i tą niewiedzę, to skąd on, ten gad, bierze ten smutek? Sam z siebie produkuje? Nie, on nie produkuje tego. No to skąd? Mam wrażenie, że coś naciska. W sensie, mam wrażenie, że ciało, no tam nie ma ciała, to ciało astralne. Jest w jakiś sposób takim pojemnikiem dla niego i on tym pojemnikiem steruje od środka. Jak takim robotem. Mam Czyli wrażenie, że to są jakieś przyciski czy coś takiego i wymusza te emocje. Wymusza, czyli to nie jest jej fizyczne, jej chciejstwo, tylko one są, bo są wymuszone, tak? I raz na jaki czas wymusza te emocje? Zależy, jak mu się podoba. Kiedy jest możliwość, że ciało fizyczne
będzie mogło sądzić, że jest w gorszym momencie, to przynajmniej raz na tydzień, może nawet częściej. I wtedy ciało myśli, że jest w złym momencie i napadają na ciało takie negatywne emocje. A kiedy ciało jest w takim normalnym stanie, że raczej wszystko się układa, no to tak przynajmniej raz w miesiącu, żeby mieć energię. Żeby on miał energię ze sobą. I jak nasza Ewa już czuje ten smutek, tą niewiedzę, to takie rozbicie, niepełność, to w co rośnie gad? Co jemu rośnie? Jakby on oddaje energię dalej. Komu oddaje on dalej? On się już nie zmienia, on już jakby dorósł i nie, on się nie zmienia, on oddaje energię. Nie wiem, czy przez głowę, czy przez swój ogon, czy przez głowę Ewy, ciężko mi stwierdzić, chyba przez to i przez to. Ale bardziej widzę, że przez głowę Ewy, zamiast ona iść, ma iść do źródła przez głowę, to idzie do sztucznego źródła, chciałabym powiedzieć fake. Do sztucznego źródła takiego. A przynajmniej tak to widzi dusza, że to jest źródło, ale jest sztuczne, bo tam nie wiem, jakaś produkcja jest czegoś. Coś takiego. Okej, okay, dobra. No to teraz poproś naszej duszy, żeby pokazała nam moment takiej intensywnego tego smutku, który do niej napływa. Ten nie teraz, tylko ten moment, w którym tam to było. I patrzymy na przepływ energii. Gdzie i do kogo to idzie? Jakby dusza mi w ogóle nie chce tego pokazać. Skupiła się na tym, na tej smudze światła i tym statku czy planecie, jakby nic więcej nie chce mi pokazać. Zapytaj się czemu. Według duszy to jest najbardziej istotne. Okej, okay, no to jeżeli to jest najbardziej istotne według niej, no to idziemy bokiem tej smugi. Bierz naszą Ewę. Tak. No i idziemy idź. Bokiem tej smugi, bokiem. I patrzymy na wszystko z boku, tak jak przekrój techniczny. Co tam się dzieje? Gdzie to trafia? Co tam jest? Kto tam rządzi? Co to za miasto? Ciężko stwierdzić właściwie, co to jest, bo to idzie do takiego ala statku, no ale tutaj się nie kończy. Na pewno to jest podłączone do planety, bo to jest tego statku jakby to jest taka elektrownia? Coś takiego? Na ludzkie, jakby to przetłumaczyć. Tutaj oni zbierają prąd, żeby coś zasilić, ale jakby już mi jest zablokowane dalej i nie widzę. Może tak, wiesz, kątem oka, ale nie bardzo umiem to opisać, co to jest. Okej, okay, dobra. Poproś teraz duszy, ma taką czarodziejską moc dusza, że może podświetlić nawet skrawek swojej energii, bo ona jest jej. Poproś, żeby po przetworzeniu w tym sztucznym źródle tej energii zobaczyła, gdzie dalej idzie jej energia. Co się dalej z jej energią dzieje? Jej energia tak naprawdę kończy się na początku jakiejś produkcji, czegoś takiego. Dalej nic nie widzę, ale to jest coś pokroju fabryki może albo czegoś takiego. A co w tej fabryce na samym początku produkują? To, co dokąd widzimy? Jakieś powłoki. Takie same jak ma Ewa? Chyba też, ale widzę też takie przystosowywanie jajek do życia w ciele. Produkcję jajek, tak? Do życia w ciele, żeby te jajka mogły zostać włożone w ciało subtelne. Okej, okay, dobra. Laurusiu, na razie... Zmiana pola wibracyjnego, czy coś takiego? Polaryzacja przekręcona, tak? Że inaczej wibruje. Tak. Dokładnie przeciwlegle do tego, co było wysłane i dlatego nie można tego rozkodować. Okej, okay. Wracamy z powrotem do tego, do tej duszy z tym gadem. Tam stoi ten gad, reptiloid, prawda? Tak, tak. I teraz... Dlatego, że on jest w naszej świadomości, w naszej Ewie, czyli jest taka możliwość, jest taki dostęp. Ja nie mówię tego do ciebie, tylko do duszy Ewy, bo ona może tego nie zrozumieć. Mamy dostęp do pamięci gada.
I on przez ogon wysyła też swoją energię, przetworzoną z Ewy, oczywiście, rozumiem. Ja to załapałam, żeby mnie nie łapał za słówka. I teraz on ma nam udostępnić swoją pamięć. Do czego jest wykorzystywana energia, którą on wytworzył w Ewie? Jego pamięć mi jest potrzebna. Mhm. Widzisz jakby to? Widzę, że przez jego ogon wychodzi smuga światła do środka, ale nie tej elektrowni, tylko tego budynku, ala budynku. I on zasila tą energią jakąś część bytów, jakie które tam to się są znajdują. Byty? No głównie gady. Gady głównie. Mhm. I one produkują. Szczurki. Mhm. I one robią tam, sterują tą fabryką i produkują gady, które potem będą gdzieś tam się wcielały? Te nie, jajetka? Oni raczej tym nie sterują. Aha. To nie jest ich. Mhm. Gady okay. Tego nie stworzyły. A jakiś pokrój Anunaków to stworzył. Mhm. Natomiast świeża gady sprawa? Tam pracują. Zapytaj się tego reptiloida, czy to jest świeża sprawa? Czy to było w czasie ludzkim niedawno? Czy to było dawno? On się tłumaczy, że był w zerze, więc on nie zna czasu. Mhm, rozumiem. A godził się na taki przepływ energetyczny ten gad? Ten gad to tak. Mhm. A godził się, żeby używać naszej Ewy do takiego transportu energetycznego? No, gad tak. Robota jak robota, nie? No. Nie on jeden. Nie on jeden, no pewnie, że tak. A nie chce pracować na swoje? Nie. Nie. Mhm. A ma świadomość, czy jest robotyczny? No taki raczej powiedziane to on wykona i się nie zastanowi. Nisko świadomościowo jest, tak? Mhm. O, dobra. Zapytaj się Ewy, jak uważa, jakie ma zdanie na temat tego gada. Taki robocik do wykonywania. A co ona myśli na jego temat? Może czuje się z nim związana, może go lubi, może widzi w nim światełko nadziei. Nie czuje nic. Nic nie czuje. Dobrze. To kto powinien czuć za nią? Jakby ona ma Mhm. na ogół wyłączone emocje. Mhm. I o ten gad, jak potrzebuje, to je włączę. Dobra. Jeszcze raz zadam pytanie Ewie. Bardzo poważne pytanie zadam Ewie. Gad włącza emocje typu smutek, niewiedza, brak, podzielenie. Gad włącza te emocje, tak? A gdzie jest szczęście, radość, miłość? Budzę się codziennie, jest cudowna pogoda, leje deszcz, jest cudowna pogoda, świeci słońce. Gdzie są takie emocje? Wydaje mi się, że gdzieś zostały odstawione. W dalszym ciągu są połączone z Ewą jakąś taką bardzo cienką nitką, ale nie ma ich w ciele, nie ma, bo nie byłoby miejsca. Okej, okay, to gdzie są odstawione, szukamy? No tak obok. Obok stoją, czyli nasza Ewa w ciele swoim tak naprawdę jest już rozdzielona, żeby on miał miejsce, tak? Tak. Poproś teraz na trzy, żeby Ewa wybrała z siebie, ze środka, całą tą kapsułę, to urządzenie, któremu gadowi umożliwia tą sterowanie. Raz, dwa i trzy, poszło. Mhm. To jest z boku? Ta kapsuła to tak, gad nie. A gad jest dalej w środku, tak? Tak. Okej, okay, na trzy wychodzi z boku, obok kapsuły. Raz, dwa i trzy. Okej. Okay. Co zostało z naszej Ewy? Otoczka. Otoczka, okej. Okay. Poproś teraz Ewy, połącz się z jej najbardziej świadomą cząstką w tej otoczce, która jest. No, to już. I teraz poproś, żeby pokazała nam, gdzie jest jej środek. Jak ją wydłubał? Gdzie jest ten środek Ewy? Mówi, że w źródle. W którym źródle? Niech nam pokaże. Nie wygląda na nasze.
Fejkowe? Nie wiem, ale po prostu nie wygląda na nasze źródło. Mhm. Też tak przewijają mi się różne obrazy. Nie widzę jednego konkretnego, widzę jakieś inne istoty, neutralne. Inne po prostu. Widzę jakieś źródła trochę bardziej zbliżone do naszego, wyglądem oczywiście. Ale nie widzę naszego źródła. Nie widzę nic konkretnego. Mhm. Czyli tak naprawdę gdzieś, nie wiadomo gdzie, ktoś jej coś powiedział, ale nie wiadomo co, prawda? Tak. Mhm, rozumiem. Dobrze. Jak teraz nasza Ewa widzi tą kapsułę, widzi tego gada z boku, to niech sobie przypomni pierwszy moment ingerencji gada lub kogokolwiek innego, może to być Janunaki, ktokolwiek, który doprowadził do tego stanu, w jakim jest teraz. Mhm. Znaczy, widzę jakąś rozmowę z Anunnakiem, który pokazał jej się jako anioł, jako swoiste źródło, Bóg, ale nie za życia, tylko zmarła, a była osobą mocno wierzącą. Praktykującą takie wszystkie obrzędy kościelne. Obrzędy, bo to nie było takie jak teraz, że jest msza po prostu. Tylko to były faktycznie rytuały, wielobóstwo, jakieś, tak? Tak. Widzę ją w takiej białej szmacie. Może nazwijmy to szacie. No, za ładna nazwa. Rozumiem. Zapytaj się jej, w tamtym momencie cierpiała i może była, nie wiem, ascetą. Była szczęśliwa. Była szczęśliwa, była ascetą, tak? Jak to wyglądało? W ogóle opisz mi, kim ona tam była. Skoro to była szmata, ja jakby z historii wiem, w szmatach kto chodził, czyli w szatach, nazwijmy to już ładnie. Co to było? Jakie to były czasy? Opisz mi to. Nie mam żadnego pojęcia, jakie to były czasy. Czyli to było pozapiśmienne, tak? Chyba tak. Mhm. A bo nie wiem. Widzę jakby to, jak ona, to, że ona zmarła, bo to jak to też nie widzę, ale wiem, że. Mhm. I wiem, że stoi naprzeciwko tego Anunnaka i się przed nim kłania. Okej. To widzę na pewno. Ale co robiła za życia i kim była? Wiem, że zmarła podczas jakiegoś obrzędu, jakiegoś... Czyli rytualnie została. Tak, tak mi się rytualnie wydaje. Poświęcona. Oddana rytualnie komuś. Za to widzisz ją w tych szatach, szmatach, które były rytualnie do czegoś stworzone. Jaki rytuał wtedy wykonano? Czyli komu się kłaniała? O co prosiła tego Anunnaka tam, w tamtym momencie? O zdrowie? Zdrowie, brawo. Komu? Rodzinie? Jaka Matce? rodzina? Matce. Mhm. Młoda była, jak zmarła? Młoda. Młoda. Ile miała lat? 12, 13, 15? Trochę ponad 20. 20. I była rytualnie poświęcona, żeby było zdrowie w rodzinie, tak? Mhm. To na co rodzina jej chorowała? Widzę, że mama była w jakiś sposób upośledzona. Mhm. Jej mama. Nie do stopnia takiego, że nie mogła posiadać dzieci. Przynajmniej na wtedy, na teraz to raczej byśmy powiedzieli, że raczej nie powinna. Że raczej nie może wręcz, bo nie jest wystarczająco odpowiedzialna. Coś pokroju lekkiego porażenia mózgowego. Coś takiego. A na dodatek mówili cały czas są takie, że była obłąkana. Czyli w jakiś sposób widziała rzeczy niematerialne. Ładnie to nazywając oczywiście. Okej, rozumiem. A kto był ojcem? Kto posunął się do
bycia ojcem przy matce, która jest nie w pełni zdrowa, czyli ma jakieś porażenie. To chyba była kwestia kazirodztwa. Tak myślałam. Bo żaden mężczyzna nie był zainteresowany, a ojciec tej kobiety kobiety wymagał rodziny. I to była kwestia kazirodcza. Tak też myślałam. I teraz poszła nasza Ewa tam do tego Anunnakiego i prosić o zdrowie mamie, tak? Tak. To w zamian za to musiała ofiarować. No bo była Siebie. rytualnie siebie. Zabili ją wtedy. Rytualnie zabili, czyli ona ofiarowała siebie. I co w takim razie, jak do czego posunął się ten Anunnaki, żeby rytualnie posiąść naszą Ewę? Co jej tam zabrał? Co jej nakazał w zamian za usługę? Znaczy inaczej, bo on jakby ją oszukał. I przez to, że ona widziała, że z matką nic się nie zmieniło, jakby tak poczuła, że straciła połowę siebie. Połowę. To też dziwne. I wydaje mi się, że w tym momencie, kiedy ona poczuła, że została oszukana, w jakiś sposób ten Anunnaki po prostu sobie przywłaszczył połowę tej energii i ją tak rozbił, żeby poczuła się niespełniona. Gdzie drugą połowę wsadził? Pierwszą zapewne wtoczył do życia i zrobił jakieś tam swoje, a gdzie drugą połowę wtoczył? Jakby trzymają nadal. Nic się, jakby nic z nią nie zrobił. Nie wcielił tej połowy, przynajmniej na razie. Z tego, co jak tam jestem, tam widzę. Wcielił tą oszukaną kobietę, a tej połowy duszy, co zabrał, nie wcielił. Dalej jakby tam jest, tak? Coś w stylu, że eksperymentował na niej, obserwował. Pozostawił podłączoną do źródła i oglądał, kiedy umrze. Coś takiego widzę. To kiedy skoro skończy podłączył, się energia. To skoro podłączył ją do źródła i czekał, kiedy się skończy energia, to trochę on, fake. On mówi, że nie wiedział, że była podłączona. A nie wiedział chłopak. Nagle stracił umysł, i skoro rządzi całą planetą, to nagle stracił myślenie, tak? No coś takiego. O bo, no powiedz, że już tego to ja nie łykam. No powiedz jemu, no już po prostu leci po całości. Ma powiedzieć prawdę, nie ściemniać. Co z nią zrobił? Co zrobił z drugą połówką? Do czego wykorzystywał? Skoro była połączona do źródła, utrzymywała zapewne coś. Nie powiem ci, bo nie wiem. Okej, zapytaj się tej połówki naszej Ewy, która tam stoi po tym rytualnym zabójstwie. Zapytaj się, czy ma połączenie z tą drugą częścią w jakikolwiek sposób. Nie. Nie ma, dlatego nie mamy dojścia do drugiej połówki, dlatego nie ma obowiązku i zna swoje prawa nam powiedzieć, co z nią robi. Po prostu. Okej. Teraz chcę się zapytać Ewy, skoro nie ma połączenia z tą drugą połówką, skoro widziała to wydrążenie, to wydłubanie jej ze środka i podzielenie na dwie części, a pamięta o tym zdarzeniu, to znaczy, że bardzo cienka świadomość jej jest połączona z tamtą częścią. Na trzy, raz, dwa, trzy i się zapala. Bardzo cienka taka niteczka, to się nazywa nićka. Jest? Na tamten moment jest, ale teraźniejszość jest jakby w teraźniejszości jest przerwana. Ale na tamten moment ma, tak? Trzymamy się tamtego momentu. Poproś teraz, żeby nasza Ewa, tą, z którą mamy kontakt, z którą pracujemy, wysłała przez tą nićkę, przez to połączenie sygnał do tamtej duszy, do tamtej części, że ma natychmiast
uciekać do swojego pierwotnego źródła, takiego, z którego wyszła. Ona w swojej pamięci ma świadomość, gdzie jest jej pierwotne źródło. Na trzy wysyła sygnał. Raz, dwa i trzy. Okej. Udało się, czy nie? Ta dusza wyszła. Wyszła. Szybko do i patrzymy, czy idzie do źródła. Tak, chyba poszło. Chyba, bo nie widzę. A ta świadomość? Nie widzę tej duszy, ale nie widzę też, gdzie ma źródło. Okej, ale wyszła od Anunakich, tak? Tak. Poproś teraz, żeby Ewa, ta, z którą rozmawiamy, wysłała tą nicią. Cały czas są połączone, cały czas. Wysłała tą nicią informację, że ma zrzucić wszelkiego rodzaju programy, podpięcia, chipy, naznaczenia, wszystko, co narzucili jej Anunaki, że była tam, w tamtym miejscu uwięziona. Okej. Udało się? Tak. Teraz do swojego źródła. Patrzmy z bokiem, czy idzie do swojego źródła. Która dusza? Tamta, ta uwięziona, ta to tak, niby... ona już jest. Jest, dobra, no to mamy to, dobra. Zapytaj się teraz naszej Ewy, tej, która była rytualnie tam poświęcona. Co teraz jakby uwolniła tą połówkę duszy? Ta połówka duszy poszła do źródła, jest uwolniona. Co obiecała dalej Anunnaki? Jakie pakty? Gdzie schowała te pakty? Wszystko po kolei musi mi opowiedzieć. Że poświęca siebie w całości. Że każda część jej jest, przynależy do tego Anunnaki i może z nią zrobić, co chce. Dobrze, mamy taki pakt, super. Zapytaj się teraz Ewy, czy jej mama, do której, w którą się, z której się urodziła, była podpięta pod Anunnaki? Tak mi się wydaje. Też mi się tak wydaje. Więc w jaki sposób nasza Ewa tam wtedy, jako ta dziewczyna 20-letnia, trafiła do ciała jako dusza, która się wrodzi w ziemię z tego ciała? Jak tam trafiła? Nie widzę tego. Pamięć zablokowana, prawda? Okej. To zapytaj się Anunnaki, ile razy to samo życie z rytualną śmiercią przeżywała nasza Ewa? A z rytualną śmiercią to było tylko raz. I to było pierwsze wcielenie, kiedy ona faktycznie spotkała tych Anunnaki. O ile nie jej w ogóle pierwsze wcielenie na Ziemi. W jakiś sposób została nakierowana na to życie, ale nie wiem jak. No właśnie. Jakieś Już. ścieżki Anunnak na pewno zrobił, bo widzę jakieś tam ścieżki. Także ona wpadła w taką smugę jako wiatru, który ją zawiał jak liść. Coś takiego widzę. Czyli to nie było tak, że ona poszła ratować mamę, tylko ona już sama była wciągnięta w tą całą piramidę, w to całe oszustwo, prawda? Już wiedzieli, co za nią zrobią. Stoi ten Anunnaki tam dalej, zapyta się jego, dlaczego podzielił tą duszę? Była na tyle duża, że nie dałaby rady, czy była na tyle atrakcyjna, żeby zrobić z niej więcej, niż się można spodziewać? Stwierdził, że ma wystarczająco energii, żeby móc się ją podzielić. I żeby obie żyły i nawet nie zwróciły uwagi. A jednak zwróciły, prawda? Coś mu nie wyszło. Eksperyment się nie udał. Wie o tym, tak? No jakby po czasie, po tak długim czasie, jak on to mówi, i ingerencji gada w same ciało, to mogło tak się stać. Po długim czasie, jak to powiedział Anunnaki, czyli jest w czasie, tak? Tak, on jest świadomy czasu. Jest świadomy czasu. Grzebał na linii czasu naszej Ewy? Tak. Myślę, że na pewno. Musi nam pokazać moment, myślę, że gdzie... na pewno ustawił linię czasową, zanim w ogóle dusza zeszła na ziemię. Zna czas, czyli na pewno grzebał.
Okej, okay, dobra. Poproś teraz Ewę, żeby wybrała ten pakt. Gdzie jej zainstalował ten pakt? Są takie dwie dziurki po prawej i lewej stronie na dole pleców. Pomiędzy tym. Pomiędzy tym, czyli w, tutaj bardziej w kości ogonowej, dole, w do, na dole w lędźwiach, tak? Pod skórą. A, pod skórą. Okej, dobra. Poproś, żeby wybrała. Okej. Wybiera też energopamięć i całe połączenia z tego paktu. Wszystkie programy. Udało się? Tak. Ciężko szło? Nie. Okej, okay, wybiera. I teraz wybrała wszystko to, co nie jej. Zrywa wszystkie programy, pakty, podziały. Zrywa absolutnie wszystko. Ingerencje, gadzie, korzystanie z ciała jako ze skafandra, wysys energetyczny. Zrywa absolutnie wszystko na całej linii czasowej. Okej. Okay. Się udało? Tak. Ok, otwórz Laura 0, wyrzuć wszystko do zera, czyli wszystkie pakty, anunaki, wszystko do zera, wszystko. Się udało? Tak. Jest czysto, pusto wokół? Tak. Jeszcze jedną bardzo ważną sprawę musimy zobaczyć. Poproś, żeby ta dusza wróciła na swoją linię czasową prawdziwą i wracamy do naszej Ewy z tu i teraz. Okej. Okay. Jakby jest cała, pomimo że doszło do podzielenia. Ale jest cała w tej swojej połowie. Nie jest wydrążona jak pestka, tak? Jak Tak. wisionka, okej. Okay. Czyli jest w całości. Dobra, i teraz musimy poprosić, żeby najbardziej świadoma cząstka, która ma dostęp do świadomości, odpowiedziała mi na bardzo ważne pytanie. Pierwsze jej wcielenie, pierwsze jej ciało, które dostała, pojawiło się ze związku kazirodczego. Tak. To jest bardzo ważne, czy miały do niej dostęp jaszczurki i czy miały do niej dostęp demony. Demony nie. Jaszczurki? Jaszczurki. Te podgryzające, które prowadzą energię do demonów? Nie. Nie. Pracownice. Nisko posadzone takie. Robotnice. Okej. Okay. Co te jaszczurki od niej skubały? Mogłeś wcześniej się zapytać. O, już teraz nie wiadomo. Odprowadzone, tak? Tak. Okej, okay, to nie, nie wchodzimy w to. Dobra, nieistotne, nie wchodzimy w to. Dobra, zapytaj się teraz Ewy, czy oprócz tego gada i Anunakiego, który prowadził jej wszystkie wcielenia do tej pory, coś jeszcze ją niepokoi? Czy jest coś jeszcze, co mogłoby dla niej sprawiać, że ona będzie czuła się bez emocji pozytywnych? Co takiego? Bo ona ich nadal nie ma. Nie ma tych emocji, tak? Jakby z tamtą duszą poszła umiejętność takich pozytywnych emocji. Tak mówi. Gdzie ma wgrany ten program? Gdzie ma tą informację zakodowaną? Musi mi pokazać miejsce. Gdzieś w mózgu, ale nie umiem stwierdzić, gdzie. Coś, jakby... co jest odpowiedzialne za emocje. W każdym razie jest w mózgu jest jakby zablokowane. Rozumiem. Ok, idziemy tam do tej części mózgu. Co tam jest? Co jej się nie zaświeca? Niby jest taka blacha. Blacha jest. Blokująca neurony. Tak długo to już siedzi, że nasza Ewa mogła tego nie wybrać w momencie, kiedy była od Anunakich, prawda? Tak. Bo to zostało zainstalowane w ogóle wcześniej, niż jej świadomość sięga. No tak myślałam, że to nie jest pierwotne wybicie. Okej, okay, dobra. Poproś, żeby wybrała tą blachę i całą energopamięć i wyrównała najczystszym swoim światłem to miejsce. Okej. Okay. I teraz zapytaj się jej, jak ma dostęp do emocji tych pozytywnych. Ma dostęp? Ma.
Jak się teraz przy tych emocjach pozytywnych czuję? Pełna. Pełna się czuję, rozumiem. Dobra, poproszę ją teraz, żeby otworzyła sobie portal o podwyższonych wibracjach i idzie wyżej i wyżej, aż połączy się ze swoim źródłem. To już. Połączyła się ze swoim źródłem? Tak. Wymiana... I od razu zniknęła cała energopamięć. Wymiana energii. Teraz, Laura, zapytaj się naszej Ewy źródła. Kim jest ta dusza? Co to było za podział tak silny, takie rozerwanie silne? Ja widziałam podzielone dusze, ale to było bardzo silne, bardzo silna blokada. O co tu chodzi? Widzę tą duszę jako jakiś taki diament. Kryształowa. Coś takiego. Z jakim zadaniem schodziła na ziemię? Pomagać? Komu? Ludziom. W czym? Pomoc jest szeroko zakrojona. Tak. Ale właśnie o to chodziło. We wszystkim. Miała być dla ludzi. Miała być. Jakie jej światło zewnętrzne, bioaura w ciele ludzkim, jaką niesie ze sobą informację, jak stoi przy ludziach? Była w jakiś sposób uzdrawiająca. Uzdrawiająca, diamentowa. Czyli pasowała do każdego jednego człowieka, tak? Tak. Okej. I teraz, jeżeli w jej ciało wszedł gad i miała uczucie podzielenia, to jak działała jej bioaura, ta z ciała? Była taka jednokierunkowa? Mam wrażenie? Wybiórcza, tak? Tak. Jeden i określony typ ludzi, tak? I wcale tak. Im nie pomagała, czyli nie wypełniała swojej misji na ziemi, jaką było przebywanie wśród ludzi, prawda? Tak. Okej. Okay. Jedna z najważniejszych misji, być koło ludzi. Brawo. Poproszę, żeby teraz wymieniła się tym biopolem, tą aurą. Wyczyściła się i stanęła idealnie w miejscu, gdzie powinna stać, czyli między źródłem a ciałem. Teraz czuję się taka spełniona. Powiedziała, że dobrze, że są je dwie. Że dobrze, że są te dwie dusze. Będą obie mogły się wcielać i spełniać fajną funkcję. Dokładnie. Czyli teraz widzi pozytywy. Brawo. A jak z tym smutkiem napływającym? Tego nie widzę. Czyli tego nie ma. Okej, dobra. Poproszę, żeby ustawiła się idealnie między źródłem a ciałem. W idealnym miejscu. Tak. Teraz jak się ustawiła w idealnym miejscu, przepływ energetyczny, źródło, dusza, ciało. Dobra. Jak się teraz czuje, jak połączyła się z ciałem? Naturalnie. Jak ma na imię jej ciało? Ewa. Brawo. Jakie zadanie teraz ma ciało? Pomagać, być przy ludziach, pomagać im. Brawo. Zapytaj się duszy, czy coś jeszcze możemy dla niej zrobić? Na ten moment nie, jest zmęczona. Zmęczona, dobrze. W takim razie dajemy już jej spokój. Poproś duszy, żeby wyrównała siebie, była gładka, równa, bez dziur, ran, poszarpań. Poproś, żeby rozłączyła się ze wszystkimi, ze wszystkimi. Dobra. Żeby zamknęła absolutnie wszystko. Dobra. Laura, rozłącz się, podziękuj. Rozłącz się, wróć sama do siebie. Jesteś? Tak. Super.